Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj! Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego 8 modułu kursu Ochrona mienia. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. W tym filmie poznasz kolejne punkty sporządzania planu ochrony obiektów w praktyce, a zatem klauzulę tajności nadaje osoba, która sporządza plan ochrony, czyli kierownik jednostki, dla którego plan jest tworzony, albo działająca z jego upoważnienia osoba posiadająca licencję pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia, kierując się przepisami prawa. Policja podczas uzgadniania planu ochrony nie zmienia nadanej mu klauzuli tajności. Komendant wojewódzki policji uzgadnia dwa egzemplarze planu ochrony, po jednym dla każdej ze stron. Załączniki do planu ochrony stanowią jego integralną część, lecz nie wszystkie załączniki włączone do planu ochrony podlegają uzgodnieniu. Komendant wojewódzki policji uzgadnia jedynie te załączniki, które regulują kwestie związane z bezpośrednią ochroną fizyczną i zabezpieczeniem technicznym. A zatem przedmiotem uzgodnienia nie powinny być na przykład instrukcje związane z zagrożeniem pożarowym, awarią systemu informatycznego, współpracą specjalistycznej uzbrojonej formacji ochronnej z Państwową Strażą Pożarną bądź Strażą Gminną. Kierownik jednostki może zaproponować ochronę obowiązkową sprawowaną w oparciu o bezpośrednią ochronę fizyczną, zabezpieczenie techniczne, formę mieszaną, w praktyce występującą najczęściej. Ochrona fizyczna może być realizowana i składać się z wewnętrznej służby ochrony, koncesjonowanego przedsiębiorcy, prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia, posiadającego pozwolenie na broń na okaziciela, formy mieszanej składającej się z WSO i koncesjonowanego przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia, posiadającego pozwolenie na broń na okaziciela. Bezpośredniej ochrony fizycznej nie może sprawować przedsiębiorca nieposiadający statusu specjalistycznej uzbrojonej formacji ochronnej, nawet jeżeli zatrudnia pracowników posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej. Policjant, który ocenia dane zawarte w planie ochrony, zobowiązany jest potwierdzić ich zgodność ze stanem faktycznym w obiekcie, dokumentuje tę czynność w notatce służbowej i po akceptacji przełożonego załącza do akt sprawy. Zmiany w uzgodnionym planie ochrony powinny następować w formie aneksów przy następujących zastrzeżeniach. Uzgodnieniu podlegają wszystkie elementy planu, które nie posiadają zapisu zwalniającego je z uzgodnienia. Zmiana zapisu w planie powinna skutkować aneksowaniem całego rozdziału w nowej treści uwzględniającej zmianę. Plan ochrony może być zmieniany tylko dwoma aneksami. W przypadku konieczności wprowadzenia kolejnych zmian powinny być one zawarte w nowym planie. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.